Pracownia znajduje się w Wittendorf. W pobliżu Görlitz, a dokładniej przy granicy z Polską. W młodości planował zostać konserwatorem i restauratorem zabytków architektury. Jednak życie płata figle. Podczas wycieczki w góry spotkał kobietę zajmującą się ceramiką. To ona, ta nieznajoma osoba, miała znaczny wpływ na jego przyszłe życie. Po inspirującej rozmowie wiedział, że ceramika to właśnie to, czym w przyszłości będzie się zajmować. Ukończył naukę w szkole ceramiki w miejscowości Neuenburg an der Saale. Współpracował m.in. z warsztatem ceramicznym, odbył także szkolenie w pracowni ceramiki w miejscowości Kalnwinkel. Był wykładowcą ceramiki w gimnazjum od 2008 roku do 2009. Bogate doświadczenie zawodowe umocniło pana Hendrika Schone w przekonaniu, że to, czym zajmował się do tej pory, jest sensem jego życia. Glinę sprowadza z Francji, Niemiec i Polski. Na co dzień w pracy pan Hendrik zajmuje się głównie ceramiką herbacianą, która jest mocno związana z japońską ceremonią picia herbaty. Pracuje na kole garncarskim. Wykonuje różnorodne wzory naczyń do każdego rodzaju herbaty, podstawki, tace, cukiernice, czajniczki i czarki. Wytwarza także dzbany, garnki, miski i wiele, wiele innych. Pokrywa je zdobieniami japońskiej, chińskiej lub azjatyckiej glazury. Glazura twardnieje przy wypieku i staje się wodoodporna. Jeśli przedmioty mają być dużych rozmiarów, układa duże gliniane płyty i powoli nad nimi pracuje, dopóki nie nabiorą właściwych kształtów. Tworzy również rzeźby palone. To duże ceramiczne przedmioty, które powstają na miejscu wystawy. Obudowuje je piecami. Nocą, gdy piece osiągną maksymalną temperaturę, przybierają postać żarzących się rzeźb. Rzeźby palone wykonuje na zamówienie. Będąc na wakacjach, nie odpoczywa, lecz szuka natchnienia i pomysłów. Zbiera materiały, które mogą być przydatne w pracy, na przykład piasek z plaży, kamienie. Wyrabia glazury z dodatkiem ziemi, kamyczków, soli, popiołów zwierzęcych, roślinnych oraz glazurę shino. W Dreźnie, skąd pochodzi, otworzył dwa sklepy z ceramiką. Swoje dzieła prezentuje na wystawach. Jeździ na jarmarki. Tam kupuje potrzebne materiały, a sprzedaje swoje wyroby. Bierze udział w wielu zawodach międzynarodowych, m.in. w Norwegii, Japonii, Czechach. Zajęcie czołowego miejsca nie jest dla niego najważniejsze. O wiele cenniejsze jest odkrywanie i poznawanie czegoś nowego, co mógłby wykorzystać w swojej dzisiejszej pracy. Od 1997 roku pracuje samodzielnie jako ceramik.
Pomysły czerpię z rozmów, z literatury, a przede wszystkim z natury. Najczęściej pojawiają się w czasie spacerów z psem. Gliniane przedmioty wyrabia również w niedzielę. Posiada. Powiada, że nie pracuje, lecz robi to, co sprawia mu przyjemność. Jedni oglądają programy telewizyjne, natomiast on bawi się gliną. Tworzenie w glinie to pasja, więc każdą wolną chwilę jej poświęca. Zaprasza młodych ludzi, którzy szukają nowych wyzwań, swojej drogi w życiu, uciekają od zgiełku świata. Poświęca im czas i zapoznaje z techniką tworzenia wyrobów ceramicznych. Grupy uczestników tych spotkań liczą od 15 do 20 osób. Prowadzi seminaria, a odbywający w czasie studiów praktyki u niego poznają techniki i warunki pracy ceramika. Jedną ze studentek zaprosił do wzięcia udziału w konferencji w Danii. Tam przedstawili wspólne prezentacje. Studentka miała możliwość poznania z całego świata ludzi, technik ich pracy. Teraz otrzymuje zaproszenie od wielu ceramików w Japonii, Tasmanii. Ma wielu znajomych w Szwecji, spotykają się co roku, razem pracują albo tworzą nowe glazury. Z reguły o godzinie 9 idzie do pracy. W warsztacie pozostaje do 21 lub do 22 godziny.